Rozmawiamy z panem Jerzym Kapuścińskim, producentem filmu Rewers. Spotkaliśmy się na festiwalu w Karlowych Warach, gdzie film Rewers jest prezentowany w jednej z sekcji festiwalowych. Sekcja została ułożona przez krytyków magazynu Variety. Krytycy amerykańscy wybrali 10 ich zdaniem najbardziej obiecujących filmów z Europy i reżyserów. I jesteśmy jakoś dumni, że nasz film i nasz reżyser, czyli Borys Lankosz, zdaniem krytyków tego bardzo ważnego i popularnego pisma filmowego na świecie wybrało właśnie nasz film. Tutaj jest bardzo dużo osób z branży filmowej, z dyrektorów festiwali, programatorów też festiwali. No, spotkaliśmy się z jednym z selekcjonerów festiwalu w Berlinie i to spotkanie oczywiście dotyczy naszego filmu następnego, debiutu Janka Komasy, Sala Samobójców, i jesteśmy umówieni na jakieś dalsze rozmowy i pokaz już w Polsce. Natomiast te spotkania, które tutaj są, i zainteresowanie Rewersem, myślę, że pomogą Borysowi i nam przy następnym filmie. Dzisiaj czytałem gazetę festiwalową, to jest codzienna gazeta i codziennie jest ranking publiczności, jest taka nagroda publiczności i plebiscyt. Rewers zajmuje drugie miejsce w tym rankingu, co bardzo nas cieszy i świadczy, że ten film się podoba również tutaj. Proszę powiedzieć coś o przyszłych projektach studia Kadr. Co państwo szukujecie w najbliższym czasie? Kończymy film, debiut Janka Komasy, Sala Samobójców. Film powinien być gotowy na jesieni. Myślę, że w październiku będzie gotowy. No i chcemy go właśnie przedstawić selekcjonerom festiwali. Zaczynamy od Berlina, bo to jest taki najbliższy festiwal i bardzo prestiżowy. Mamy jakieś, mam nadzieję, szansę na to, aby zainteresować się tym filmem. Zaczynamy również zupełnie inny film, bo to nie debiutant, tylko jeden z najlepszych polskich reżyserów, najoryginalniejszych, czyli Marek Koterski. Zaczynamy jego zdjęcia do najnowszego filmu Marka Koterskiego. Baby są jakieś inne. To jest film, który rozpoczniemy zdjęcia w połowie września. Autorem zdjęć jest Jerzy Zieliński. To jest pierwsze spotkanie tych dwóch wybitnych autorów na planie filmu. Mam nadzieję, że powstanie bardzo ciekawy film. W rolach głównych Robert Więckiewicz i Adam Woronowicz.